Szacuje się, że w Polsce w tej chwili przebywa, nie tylko przebywa, ale pracuje, prawie 2 miliony Ukraińców. To pokazuje, w jaki sposób zmieniła się polska gospodarka, w jaki sposób zmienił się polski rynek pracy. Wychodzimy z propozycją, która w najlepszy sposób obsługuje tych klientów również, bo to są również i pracownicy, i klienci na rynku polskim. Zaczęliśmy współpracę jako bank pocztowy i Poczta Polska z firmą MoneyGram jako bank pocztowy 2 lata temu. W ramach rozwoju tej współpracy w zeszłym roku zanotowaliśmy w naszej sieci wewnętrznej banku pocztowego 14 tysięcy transakcji. Stwierdziliśmy, że możliwość rozwoju tej usługi we wszystkich sieciach, we wszystkich okienkach Poczty Polskiej stwarza wielkie możliwości rozwoju. Szacujemy w związku z tym, że w perspektywie roku 2020 zakładamy, że ilość transakcji, która będzie dokonywana w tym segmencie w Polsce, w okienkach Poczty Polskiej, będzie przekraczała cyfrę 100 tysięcy. Jesteśmy przekonani, że to pokazuje realne możliwości, które przed tą usługą są. Polska dzisiaj nie jest już tylko rynkiem, w którym są odbiory pieniędzy. Poczta Polska zrealizowała w sieci własnych okienek 300 tysięcy transakcji odbiorów w zeszłym roku pieniędzy. To pokazuje, że coraz więcej jest klientów w Polsce, które te pieniądze z Polski wysyłają. Ta nasza wspólna usługa ma tą możliwość upowszechnić, nie tylko w Warszawie, nie tylko w wielkich miastach, ale praktycznie w każdej gminie jest od dzisiaj już możliwa usługa transferu pieniędzy do większości krajów świata za pomocą prostego mechanizmu. Jednocześnie Bank Pocztowy, starając się zaproponować najlepszą ofertę dla tych osób, które pracują w Polsce, wdrożył nowe konto bankowe przy uproszczonych procedurach dla obcokrajowców, przede wszystkim skierowane dla obywateli Ukrainy. Jesteśmy przekonani, że to będzie najlepsza oferta usług bankowych dla obywateli Ukrainy w Polsce. Uruchamiamy stronę w języku ukraińskim, uruchamiamy obsługę w contact center, uruchamiamy również sieć doradców w naszych placówkach, którzy będą obsługiwali obywateli ukraińskich w języku ukraińskim i łączymy to również z ofertą transferu pieniężnego, gdzie osoby, które posiadają konto w banku pocztowym, będą mogły zlecić transfer pieniężny bezpośrednio ze swojego konta. Czyli nie trzeba będzie przechodzić z gotówką do Poczty Polskiej, tylko z poziomu konta zlecić transfer za pomocą MoneyGrama, transfer zagraniczny. W ramach współpracy z MoneyGramem dla posiadaczy kont osobistych w banku pocztowym oferujemy możliwość transferu zagranicznego w wysokości 10 zł za transfer.